Aram Hazak Zęczkowski. No dziś taka dogrywka. Tekst pójdzie rano na regionalną piłkę. Tam będą też wypowiedzi zawodników. Bardzo pozytywna odsłona piłki w wydaniu częstochowskiej Iskry. Dziś razem zgramy dla naszego chłopaka z dzielnicy, czyli z Pawłem, z Arturem, z Przemkiem Witorem byliśmy gdzie? Na Loretańskiej na 100 Arenie. Fajnie, bo ja spikrowałem, a chłopaki wdrażali się w live'y od przyszłego razu z live'ami będziemy robić relacje tekstowe. Prawdopodobnie będzie pisał Artur, postaram się fajnie pomóc, fajnie ogarnąć temat, tak żeby, tak jak mówiłem, żeby w tej Częstochowie z tych live'ów było nas więcej. Te teksty pisał już Marcin Szymczyk, pisałem ja. Teraz pora również i na Artura Kołodziejczyka. No i cóż, możemy powiedzieć o dzisiejszym meczu. No fajnie mi się spikrowało, wiem jakie błędy były początkowe, ale powiem, no ja robię pewne rzeczy po swojemu, szkoda, że pewne rzeczy, no powiem tak, złośliwość rzeczy martwych, czasami nie na wszystko mam wpływ. Ja lubię robić na przykład to, bardzo lubię krzyczeć po zdobytych bramkach i jakoś dżingle do mnie nie przemawiałem. Jak ktoś robi z dżinglami, okej, okay, jego sprawa, ja wolę po swojemu. No i to dzisiaj, co niby też troszkę usłyszałem, że mam być jakiś podobny do Jurasa czy coś, no. Żeby była jasność, ja się nazywam Adam Zajączkowski, nie Juras. Jak coś, krzywka Hazuk, Zajączek czy coś, ja robię po swojemu. Coś mi się w Jurasie podoba, a coś mi się nie podoba. Każdy jest swój, oryginalny na swój sposób. Jednym się podoba to, innym co innego. Ja tam z Jurasem na żałysy jestem, no. Chciałem się na wakacje i tyle. Nieważne. Co do meczu. Dziś 4-0. Skra zaprezentowała się bardzo dobrze. No, powiedziałem, super się zaprezentowała. Tylko czego mi zabrakło, to jeszcze wykorzystanej sytuacji z rzutem karnym. Szkoda, że nie lider. Będzie wicelider. Co najmniej. Chyba wicelider, bo niespodziewany rezultat w Brzegu 6-0. Szok. Szok, że taki rezultat tam poszedł. No i Skra przynajmniej do jutra będzie okupowała pozycję wicelidera. No świetnie się chłopaki zaprezentowali, bardzo mi się podobał. Brakowało mi wejścia Roberta Brzęczka, no ale skoro trener uznał, że nie należy go wpuszczać, no to go nie wpuścił. Taka była decyzja trenera Dziółki. Dobrze to na boisku wyglądało. Bardzo mi się ze wszystkich chłopaków, no sorry, muszę kogoś wyróżnić, wyróżnię. Krzysiek Napora. Kapitalny gość, doskonale w Częstochowie znany, wraca ze świtu Nowy Dwór Mazowiecki, dzisiaj się zaprezentował. Zabrakło tylko bramki do środkowania. Fantastyczne, takie soczyste. Tylko tam wystarczyło główkę wsadzić i było coś z tego. Szkoda, że mu to po krótkim słupku nie weszło, to z dystansu strzela, bo wiemy, że Krzysiek ma fantastyczne uderzenie. Na Rakowie doskonale pamiętam jego bramkę z 40 metrów. I się o tej bramce rozmawialiśmy z Arkiem Siorkiem, no. Krzysiek Napora to jest kawał zawodnika. Co tak, co fajnie było się spotkać z wieloma znajomymi. Ciekawe, czy dane mi będzie spikrować dalej, czy dzisiaj to spikrowanie to była tylko taka jednorazowa odsłona. Ja nie miałbym nic przeciwko temu. Lubię na skrze pracować. Czuję się tam ok. Także jeżeli mikrofon ten na stałe by mi było oddany, nie mam nic przeciwko. Jeżeli nie będzie, trudno. Z live'ami i tak będziemy chodzili i starali się jakoś tą. Też mam prośbę taką prywatną, znaczy prywatną. No, w pewnym sensie prywatną, bo przyciągnąłem się Pawełka Kołodziejczyka razem z Arturem i z Przemkiem Pindorem byliśmy. Przemek sobie wcześniej akredytację wyrobił, my z Arturem na ostatni moment dogramy tą sprawę, żeby mieć na stałe wejście. No i z tymi live'ami postaramy się na trybuny wejść. Również chcielibyśmy wejść na stałe, ale również chcielibyśmy, żeby Skra włączyła się w tą taką jakąś pomoc chłopakowi z dzielnicy, właśnie Pawełkowi. Fajna akcja i ona tak jakby jednoczy środowisko piłkarskie i jak chłopaki nieraz patrzą na coś, że tu należy dbać o turę, ale pojawia się taka akcja właśnie jak z Pawełkiem i no jest tak. Jest naprawdę tak, bo ten Paweł jest bardzo pozytywnie, bo ja, wszyscy chyba mamy nadzieję, że Paweł wróci na boisko i że jak wyzdrowieje, to będzie, ja mam nadzieję, klasowym piłkarzem dziś. Dziś te 4-0 oglądane w jego towarzystwie naprawdę, naprawdę sprawiło mi, i chyba jemu też, z tego co mówił, sporą przyjemność, bo bardzo, bardzo fajnie jest ten budynek, bardzo wygodnie tam jest na skrze.
i bardzo fajnie się tam pracujemy. Cóż, za tydzień się będziemy widzieli. Za tydzień będziemy się widzieli. Dogrywkę jeszcze dam dzisiaj związaną z przyszłym tygodniem, co tam będzie. Co jeszcze damy? No, na pewno jakieś zapowiedzi czy dla regionalnej piłki. Dziś postaram się jeszcze dla regionalnej piłki napisać relacje i wypowiedzi we współpracy z Czepiłka, z panem Waldkiem Deską i Danielem Natońskim, bo tam stali i z tych wypowiedzi troszkę sobie skorzystamy, bo troszkę tam tego było. No a dziś cóż, mówię wam, do widzenia, cześć. No i co? No i powiem tak, bezalkoholowo, ale dziś niesiemy Lechem Free, piwem bezalkoholowym. Toast, mam nadzieję, za Borussię Dortmund, która właśnie gra mecz z Bayernem Monachium o Super Puchar i mam nadzieję, że no tu okaże się, kto wygra, a mam nadzieję, że teraz na pewno wniosę za dzisiejszą postawę z Krzaków. No, a jutro siedzimy Raków w Niepołomicach. Ciekawe, jak podopieczni trenera Papszuna zaprezentują się w swoim pierwszym wyjazdowym meczu, w drugiej kolejce meczu w Niepołomicach na tamtejszej puszczy. Tyle ja, na razie, cześć.